Witam Was po raz kolejny. Dzisiaj siew. Siewy trochę przyspieszyłem z racji na to, że jest sucho. Nie chciałem siać w tych przymrozkach, które występują, bo dzisiaj mieliśmy dosyć mocny przymrozek. Szczerze nawet nie patrzyłem ile, ale było dosyć dużo, bo było zamarzane wszystko. Momentalnie wszystko wyschło. I teraz co do włókowania, branowania, bo jedną działeczkę miałem, pamiętacie z tamtych filmów, zwłokowaną, a tu mam zbranowane. No więc bardziej mi się podoba ten siew jednak po bronie. Po łuce to nie jest tak do końca, jednak coś powinno być jeszcze przejechane, chyba broną przed. No ale co to za sens. Sieję tak jak co roku. Mieszankę jęczmień plus pszenica, typowa mieszanka. W sumie identyczna jak w ubiegłym roku. Jedyne co się zmieniło, to się zmienił się wysiew. Sieję tego mniej z racji na to, że jest drobne i lekkie. Naprawdę jest lekkie, dlatego sieję mniej. Co do ilości sztuk na metr, nie będę się wygłupiał i to teraz strzelał, że to jest tyle czy tyle, bo po prostu nie wiem ile sieje. Sieje na kilogramy. Dlaczego? Nie znam masy tysiąca nasion, bo to jest już teraz tak rozpierdzielone, że nie idzie do tego dojść. Prawdopodobnie w przyszłym roku będę to wymieniał na świeże nasiona, także zrobię to porządnie, a ten rok jeszcze obsieję tak jak... Ale zmniejszyłem normę wysiewu z racji na to, że raz, że jest wcześnie, dwa, że jest, tak jak już mówiłem, lekkie i drobne. No, także te pole było bronowane, tu macie krótki wcinek, że tak powiem, z tego bronowania. Tak więc jestem na polu, rozkładamy brony. Odciągi. I tutaj jest takie zabezpieczenie, żeby się nie rozkładało samo. Przed nim napęd włączamy. Lekko ciągniemy. No i mamy rozłożone. No i dobra, i zasuwamy. Tak, wolno.
ostatni film to jest właśnie tamta działeczka obok, którą wukowałem, tu idzie brona, bo ponieważ będziemy się teraz siać, także dlatego idzie brona. A ta brona już też ma takie zęby, że praktycznie bez tego można też ją taką lekką, może ciężką włóką nazwać, bo te brony, te zęby już są tak ujechane, że szok. Dobra, mi gazu 1500 obrotów, tam niecałe, jadę na D3, co daje nam 9 na godzinę. O, idealnie, 10 na godzinę, 10,7 na godzinę, 1400 obrotów, dałem mu 1500, tam się trochę więcej momentu. O, i teraz już fajnie idzie. Także ziemia fajnie się rozsypuje, mimo tego, że nie przemarzła, ale... Tak, co do bron. No brony już służą nam, ten bark tutaj, wiele lat. Zbudowane są przez mojego ojca, ale też mu bardzo dużo przy tym pomagałem jako młody chłopak. A nie, za szybko. Tu trochę zlewniejsza ziemia. Rama od piasta, takiego starego. Ośka jest chyba od wozu jakiegoś tam konnego. Tutaj koła teraz są od jeepa założone. Siłownik chyba Białoruś, taka budowlana. Boczne kółka są od... Kółka są, wiecie, od takiego małego samochodu typu jakiegoś tam Daihatsu Mini, coś takiego. Średnica felgi to jest 10 cali. Niestety opony się rozleciały już jakiś czas temu, a my założyliśmy po prostu opony od kłada. Co dalej? No i tak chyba, jakie problemy były, to były takie na przykład, że te rurki podnoszące brony są za słabe i wymyśliliśmy na szybko po prostu wzmocnienie, taką kratownicę z drutu zbrojeniowego i przestało się łamać. Wiadomo, tego, że jak się szarpnie, to się łamie wszystko. Szerokość około, tu jest 9 pól, szerokość robocza około 8 metrów, a pola są 80 chyba 5. Także wydajność pracy jest bardzo duża. Kiedyś mierzyłem, ale to jeszcze MTZ-em, to wychodziło mi hektar w 20 minut, także nieźle. I teraz temat jeszcze jeden, jaki chciałem poruszyć. Na tamtej działeczce, przez którą przejechaliśmy w ubiegłym roku, była zasiana EFA, czyli element proekologiczny. Był to poplon ścierniskowy. I teraz wstawię wam zdjęcie teraz plantacji sąsiedniej, mojego sąsiada. Jest tu zasiana pszenica i dosłownie prawdopodobnie to jest łokać garbatek, który żerował sobie w poplonie i po prostu wrąbał takie ładne ząbki. I przez to wymyśliłem, może to coś da, może nie. Chcę robić tak po prostu, że dookoła EFY, czyli elementu proekologicznego, będę robił strefę taką buforową 6 metrów, czyli
dwie szerokości talerzówki i chcę po prostu zrobić to tak, że w tym miejscu będzie co jakiś czas przejazd talerzówką, przez co może mniej przejdzie tego robactwa, bo wiadomo, dzisiaj mamy, czy tam dzisiaj, czy w ubiegłym roku mieliśmy Łokasia, w przyszłym roku nie wiadomo co będziemy mieć, może będziemy mieć jakiegoś nowego przyjaciela, że tak powiem. Dlatego moja taki pomysł na szybki, no żeby trochę pomóc w zwalczaniu tego dziadostwa, nie? Bo wiadomo, u mnie też między... Nie, ja nie dotykałem F-om i nie było tak źle, a jednak gdzie te F-y, to są nie wylęgarnia tych organizmów dobrych i niedobrych, no wiadomo. Siejemy płytko, jak zwykle siew płytki i głęboki. Płytki, jak tylko się da zasiać płytko i tylko tak głęboko jak trzeba. Nic więcej. Zestaw. Z przodu pcham bronę. Jednak ta brona trochę wyrównuje, trochę uprawi, rozbije niektóre miejsca tutaj. Już się do niej przyzwyczaiłem, także w miarę mi to fajnie idzie. Jest trochę dużo sekwencji, bo muszę podnieść bronę, złożyć jeden znacznik, rozłożyć drugi. Wszystko tutaj mam na wyjściach. Wiadomo, elektrozawory by były, to byśmy sobie ułożyli sekwencję i robiłoby się to samo, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Dobrze jest. Sypię ziarno z przyczepy. Na przyczepie z luzem. Sypię sobie wiaderkiem. Chciałem kiedyś to zmechanizować. Jakąś żmijkę, coś, ale wam powiem, że mam za mało ruchu i stwierdziłem, że nie będę mechanizował nic, tylko po prostu będę sobie sypiał w wiaderkiem, żeby się trochę poruszać, rozprostować kości. Mam nadwagę, także nic mi się nie stanie, jak sobie pomacham trochę wiaderkiem. Można powiedzieć, że czas. No tak, ale czasu tyle jest. Nieraz się dłużej z sąsiadem na miedzy przegada, jak to sypanie, a po pierwsze, a po drugie, no czas wykonania jakiejś tam żmijki, która by tam podawała z przyczepy do siewnika, to też jest jakiś tam czas. Dlatego stwierdziłem, że odpuszczam sobie temat. Trochę trzeba się też poruszać, tam kurde, naprawdę. Ja widzę sam po sobie, że mam za mało ruchu. Mimo tego, że się pracuje dużo, a jednak tego ruchu jest mało. No, mechanizacja, ładowarki, kurde. No wiadomo jak jest. Co do przygotowania pola jeszcze, to muszę tu wspomnieć nawożenie. I jestem pozytywnie, naprawdę pozytywnie zaskoczony nawozami Ultra. Co do działania, to nie będę się wypowiadać, bo nie wiem, ale stosowaliśmy przedtem kilka lat do tyłu nawozy jarowskie, wieloskładniki jarowskie. Co do wieloskładników jarowskich, naprawdę petarda, super, fajne nawozy, daleki rozrzut, że tak powiem, plus jeszcze widać na przykład w nawozie PK czerwoną sól, czyli jak mamy czerwoną sól, to znaczy, że zawartość nie jest jakoś tam zamataczona, ale z racji na to, że był problem trochę z dostępnością, nie wiem dlaczego, tutaj w moim terenie, u mojego dostawcy, byłem zmuszony kupić inny nawóz i mieli Ultra 8. I wam powiem, że naprawdę z
spodziewałem się, czego się spodziewałem? Spodziewałem się pyłu, spodziewałem się jakiegoś zbrojonej kluchy i spodziewałem się, że nie będę zadowolony. A tu naprawdę mega zaskoczenie. Granula idealna. Zero pyłu, nawet w rozsiewaczu, jak siałem gdzieniegdzie jednym talerzem, nic się nie rozpyla, nic się nie rozpierdziela. No, to też jest zasługa trochę rozsiewacza, ale mniejsza z tym. Naprawdę, jeżeli deklarowany skład jest na takim poziomie, jak oni tam, że tak powiem, deklarują, to naprawdę nie ma się o co przypierdzielać. No, jestem zaskoczony. Siałem jeszcze na wiosnę Ultra Kali, tak, Ultra Kali na rzepaku, to jest potasowo-magnezowy nawóz i też byłem, nie miałem zastrzeżeń i te nawozy pochodziły z dwóch różnych, od dwóch różnych hurtowni, czyli praktycznie, no wiadomo, także mam jeszcze Ultra Korn zamówioną. To jest nawóz NP NP20x20. To pójdzie w podsiewacz siewnik od kukurydzy. I jeżeli z tym będzie wszystko dobrze, to naprawdę. Ale ja i tak do jary jestem przekonany, to tylko było po prostu, że tam mieli jakieś tam, nie wiem, nie było, czy coś tam. Co do nawozów jarowskich, to jest naprawdę wysoka jakość, adekwatna do ceny, myślę, że tak jak czy Saletra, czy ten Sulfan, jestem z tych nawozów naprawdę zadowolony. I na razie się tego trzymam. Na razie nie widzę innej drogi, chyba że RSM. Do którego też tak pomału się zaczynam raz, że przekonywać, dwa, że się nastawiać, o, że tak powiem, psychicznie. Nie wiem, ile to potrwa, ale myślę, że spróbuję, na pewno spróbuję, chcę też spróbować ASL w przyszłym roku, mam taki plan. Nie wiem, czy ASL da radę, ale chcę coś też wymyślić na odstraszanie po prostu dzików, bo niestety dzisiaj pole, jedna działka, którą siałem prędzej, wyglądała jak poligon. Działka po kukurydzy, dosłownie masakra, zryta w kole, mocno zryta. Także nawozy mamy omówione, nawożenie, aha, co do nawożenia, nawożenie tutaj na tym polu 300 kg ósemki, tej Ultra 8, każdy sobie przeliczy składnik jak będzie chciał, i 200 kg bocznika. I to jest całe nawożenie, jakie tutaj zastosowałem, dlatego, że pod spodem poszedł obornik, niedużej ilości, tam chyba 20 ton, ale poszedł, na każdej działce jednak był ten obornik dany, dlatego myślę, że wystarczy, nic więcej tu chyba nie trzeba nawozić, chyba że będzie potrzeba, chociaż ubiegły rok na przykład bardzo mi ładnie pokazał, bo zboże zapowiadało się rewelacyjnie po prostu, tylko że praktycznie jęczmień wyglądał kurde naprawdę mega, no, ale dwa dni takiego nasłonecznienia, promieniowania, że zboże wyparowało z pola, nie ma innego rozwiązania, tego, no, określenia, wyporowało, dosłownie znikło,
a zapowiadało się super. No ale co możemy zrobić? Warsztat pod gołym niebem, tak to jest. I tak teraz powiem wam jeszcze o epidemii tego całego koronawirusa, że całe szczęście, jak dla mnie, że jestem rolnikiem. Kurde, nie wyobrażam sobie teraz, to znaczy to też jest kwestia przyzwyczajenia i nawyków i tak dalej, ale jakbym miał siedzieć w domu non stop, to chyba bym się, nie wiem, rozpierdzielił na kawałki, ale dobra, mniejsza z tym. Mam taki mały apel, przekaz, no coś chcę powiedzieć na ten temat. Nie będę wam mówił, co trzeba robić, żeby myć ręce, no bo to jest klepane już tyle, że każdy chyba już kurde tym żyga. Ale my rolnicy też musimy się chronić, dlatego tak, dlaczego o tym mówię. W sobotę ci miałem trać drzewa do pocięcia i teraz sobie tak pomyślałem przy tej pile, bo ja jestem bardzo ostrożny z piłą, bo mało tym robię, bardzo uważam i dla mnie to jest narzędzie niebezpieczne. I mówię teraz, żebym sobie w nogę wjechał piłą, załóżmy, nie? No to co? No będę musiał jechać do szpitala. Na izbę przyjęć, załóżmy. A na izbie przyjęć może być ktoś, który się źle poczuł, bo coś i wcale może nie wiedzieć, że ma to dziadostwo i może mnie zarazić, może zarazić wszystkich tam na tej izbie i dopiero się później później o tym, że tak powiem, dowiemy. Dlatego taki jest apel o zachowanie szczególnej ostrożności teraz podczas każdej pracy, nawet takiej, którą robiliście miliard razy. Myślcie co robicie, myślcie jak, i nawet wam powiem, nieraz je zrobić kurde jedną rzecz 2 godziny dłużej, 3 godziny dłużej, powoli, ale dokładnie i zachowując się bardzo ostrożnie, bo z mojego życia mam taki przypadek, że raz, żebym się tak pospieszył, że się okazało, że to żadna oszczędność czasu, a bólu co niemiara przez długi czas. Także naprawdę chroncie swoje zdrowie, bo jest najważniejsze, nie ma rzeczy ważniejszych. Nie zrobisz jakiejś pracy dzisiaj, to zrobisz ją za 2 dni i się nic nie stanie. Jakoś przeżyjesz. A zakazisz się dziadostwem, zarazisz swoich bliskich i będzie kurde po prostu dupa. Dlatego takie tam, wiem, że to tam może nie, no dobra, chyba wyczerpałem temat i trzymajcie się na razie do następnego filmu. Następny film prawdopodobnie przewiduję, że będzie już z rzepaku. Już z rzepaku po prostu. Zobaczymy co tam słychać. Wygląda fajnie, a zobaczymy co się zrobi po przymrozkach. Dobra, koniec, na razie, hej!